William Nolan. Coś paskudnego. Janie nie cierpi, kiedy wuj Gus przychodzi z wizytą. Nie tylko dlatego, że nie pozwala jej hałasować i nie lubi jej kota wąsacza, ale również dlatego, że jej matka zawsze stara się być dla niego tak bardzo miła. Mama twierdzi, że wujek Gus uwielbia Janie, ale dziewczynka wie, że to nieprawda. Wuj lubi ją denerwować i straszyć, zwłaszcza historiami o duchach, które opowiada, gdy tylko nikogo nie ma w pobliżu. Ale czy Janie uwierzy, gdy wuj powie jej rzecz najokropniejszą ze wszystkich, że w jej brzuchu żyje coś naprawdę paskudnego? Janie, wzięłaś prysznic? Głos matki, ledwo słyszalny w sypialni, napływał z dołu jak gęsty dym. Janie leżała w łóżku. Głośniej, bardziej natarczywie. Janie, odpowiedz. Wstała, przeciągnęła się jak kot i wyszła na korytarz, na podest, żeby matka mogła ją usłyszeć. Czytałam. Przecież mówiłam ci, że dziś po południu przychodzi wujek Gus. Nie cierpię go, powiedziała Janie cicho. Mam roczesz pod nosem, nic nie rozumiem. Frustracja. Złość i frustracja. Masz zaraz tu zejść. Kiedy Janie dotarła do stóp schodów, postać matki zafalowała. Dziewczynka zamrugała szybko, próbując przepędzić łzy. Matka Janie, wysoka i korpulentna, świeżo uperfumowana, stała przy oknie w letniej satynowej sukience. Mama zawsze się stroi, gdy przychodzi wuj Gus. Czemu płaczesz? Złość ustąpiła zatroskaniu. Bo co? Bo nie chcę rozmawiać z wujkiem Gusem. Przecież on cię uwielbia. Przychodzi specjalnie, żeby cię zobaczyć. Nie, wcale nie, powiedziała Janie, trąc piąstką policzek. Wcale mnie nie uwielbia i nie przychodzi, żeby mnie zobaczyć. Przychodzi, żeby wyłudzić pieniądze od tatusia. Matka była wstrząśnięta do głębi. Mówisz okropne rzeczy. Ale to prawda. Nie mam racji? Wujek Gus został ranny na wojnie. Nie może sam się utrzymać. Próbujemy mu pomóc. To wszystko. On nigdy mnie nie lubił, powiedziała Janie. Mówi, że za bardzo hałasuje i nie pozwala mi się bawić z wąsaczem. Koty go denerwują. Nie jest do nich przyzwyczajony. Nie lubi futrzaków. Matka musnęła jej włosy. Miękkie złoto. Pamiętasz tę mysz w ostatnie Boże Narodzenie? Pamiętasz, jak się zdenerwował? Pamiętasz? Pete był mądry, powiedziała Janie. Nie lubił wujka Gusa tak samo jak ja. Myszy ani lubią, ani nie lubią ludzi, odparła matka. Są za głupie. Janie z uporem pokręciła głową. Pete był bardzo mądry. Zawsze wyczuł ser w moim pokoju, nawet jak go dobrze schowałam. Do tego wystarczy zmysł powonienia, nie inteligencja. Ale tracimy czas, Janie. Biegnij na górę, weź prysznic i włóż swoją śliczną nową sukienkę. Te w czerwone ciapki. To truskawki. Małe, czerwone truskawki. Świetnie. A teraz zrób, co mówię. Gus zjawi się lada chwila. Chcę, żeby mój brat był dumny ze swojej siostrzenicy. Chyląc jasnowłosą głowę, wlokąc drobne stopy ze stopnia na stopień, Janie wróciła na górę. Nie powiem o tym ojcu, mówiła matka. Jej głos cichł w miarę jak dziewczynka wspinała się coraz wyżej. Powiem mu tylko, że zaspałaś. Nie obchodzi mnie, co powiesz tatusiowi, mruknęła Janie, idąc do swojego pokoju. Tatuś uwierzy we wszystko, co powie mama. Zawsze tak było. Czasami zresztą rzeczywiście zdarzało jej się zaspać. Trudno było się zbudzić z popołudniowej drzemki. Bo nie lubię kłaść się spać, bo tego nie cierpię. Tak samo jak brokułów, kolorowych witamin w kształcie zwierzątek, wizyt u dentysty i jazdy kolejką górską w wesołym miasteczku. Zeszłego lata wuj Gus zabrał ją na wysoką, okropną kolejkę górską i przejażdżka skończyła się wymiotami. Lubił ją denerwować, lubił ją straszyć.
Mama nic o tym nie wiedziała, ale wuj Gus wiele razy opowiadał Janie przerażające historie i płatał jej wstrętne figle. Mama zostawiała ją u niego, gdy szła na zakupy. Janie absolutnie nie cierpiała przebywać w tym ciemnym, starym domu. Wuj Gus wiedział, że siostrzenica boi się ciemności. Siadał przed nią w pokoju ze zgaszonymi światłami i oleistym, przerażającym głosem opowiadał jej straszne historie, pełne obrzydliwych, paskudnych rzeczy. Janie tak bardzo się bała, że czasami wybuchała płaczem. A wtedy wuj Gus się uśmiechał. Gus, jak miło cię widzieć! Cześć, siostrzyczko! Wejdź, Jim robi coś w ogrodzie. Przyrządziłam pyszny lunch. Indyk w plasterkach i upiekłam chleb z mąki kukurdzianej. A gdzie jest moja ulubiona siostrzenica? Janie za chwilę zejdzie. Ubiera się w nową sukienkę. Specjalnie dla ciebie. Ha, to bardzo miło. Janie patrzyła ze szczytu schodów, leżąc płasko na brzuchu, żeby jej nie zauważyli. Robiło jej się niedobrze na widok mamy ściskającej wuja Gusa. I zawsze tak się z nim witała, za każdym razem, gdy przychodził, zupełnie jakby między tymi wizytami mijały długie lata. Dlaczego mama nie widzi, że wuj Gus jest wstrętny? Koleżanki i koledzy z klasy przejrzeli go na wylot. Wystarczyło, że raz odprowadził ją do szkoły. Dzieciaki od razu poznają się na ludziach. Jak na tym wstrętnym, starym panu Krukerze, nauczycielu geografii, który kazał jej zostać po lekcjach, kiedy zapomniała odrobić pracę domową. Wszystkie dzieciaki wiedziały, że pan Kruger jest okropny. Dlaczego dorośli nie umieją poznać się na takich rzeczach? Janie cofnęła się w cień korytarza. Wstała. Czas zejść na dół. W codziennym ubraniu. Pewnie dostanie burę po wyjściu wuja Gusa, ale dla niego nie włoży nowej sukienki. Kara nie będzie aż tak bolesna. Warto zaryzykować. Ha, jest moja mała księżniczka. Wuj Gus gwałtownie poderwał ją w górę, aż zakręciło jej się w głowie. Wiedział, jak bardzo nie lubi fruwania pod sufitem. Postawił ją równie gwałtownie. Wbił w nią wielkie, okrutne oczy. A gdzie jest ta nowa sukienka, o której mówiła mi twoja mamusia? Podarła się, powiedziała Janie, wbijając oczy w dywan. Nie mogę jej dziś włożyć. Matka znów się rozzłościła. To nieprawda, młoda damo, i dobrze o tym wiesz. Dziś rano ją uprasowałam i jest w idealnym stanie. Wskazała ręką schody. Marsz na górę i przebierz się w sukienkę. Nie, Maggie. Gus pokręcił głową. Niech mała zostanie w tym, co ma na sobie. Wygląda świetnie. Zjedzmy lunch. Trącił Janie w brzuch. Założę się, że twój brzuszek marzy o indyku. I wuj Gus zaśmiał się sztucznie. Janie nie dała się oszukać. Umiała odróżnić prawdziwy śmiech od udawanego. Ale mama i tata nie zauważali różnicy. Matka Janie westchnęła i uśmiechnęła się do Gusa. Zgoda, daruję jej tym razem, ale naprawdę uważam, że ją psujesz. Nonsens. Janie i ja doskonale się rozumiemy. Popatrzył na dziewczynkę. Mam rację, skarbie? Lunch wcale nie był zabawny. Janie nie mogła przełknąć tłuczonych ziemniaków i tylko skubnęła swój kawałek indyka. Jedzenie w obecności wuja nie należało do przyjemności. Tata prawie jej nie zauważał, jak zwykle. Nie obchodziło go, czy ma na sobie nową sukienkę. Mama zajmowała się nią, a tata zajmował się swoją pracą, cokolwiek to było. Janie nie miała pojęcia, co robił, ale codziennie wychodził do jakiegoś biura, którego nigdy nie widziała i zarabiał tam tyle pieniędzy, że zawsze starczało dla wujka Gusa. Dziś była niedziela, więc tata siedział w domu. Miał wielką gazetę do przeczytania, samochód do umycia i trawnik do przestrzyżenia. Co niedzielę robił to samo. Czy tatuś mnie kocha? Wiem, że mama mnie kocha, choć czasami na mnie krzyczy, ale zawsze potem mnie przytula.
Tatuś nigdy mnie nie przytula. Kupuje mi lody i zabiera w soboty do kina, ale chyba mnie nie kocha. Dlatego nigdy nie powiedziała mu prawdy o wujku Gasie. Nie zechciałby jej wysłuchać. A mama po prostu by nie zrozumiała. Po lunchu wujek Gas mocno złapał Jenny za rękę i zabrał ją na podwórko za domem. Posadził ją obok siebie na wielkiej drewnianej huśtawce. Założę się, że twoja nowa sukienka jest brzydka, powiedział zimno. Nie jest, jest śliczna. Jej skrępowanie sprawiało mu przyjemność. Pochylił się i szepnął jej na ucho. Chcesz poznać sekret? Jane pokręciła głową. Chcę iść do mamusi. Nie lubię tu być. Chciała odejść, ale złapał ją, pociągnął z powrotem na huśtawkę. Masz słuchać, kiedy do ciebie mówię. Oczy mu błyszczały. Zdradzę ci tajemnicę. O tobie. Słucham. Wyszczerzył zęby. Masz coś w środku. Co to znaczy? To znaczy, że jest coś głęboko w twoim brzydkim brzuszku. I to coś żyje. Co? Zamrugała oczami, mocno zaniepokojona. Stwór żywi się tym, co zjadasz i oddycha powietrzem, którym ty oddychasz i patrzy przez twoje oczy. Odwrócił ją ku sobie. Otwórz buzię, Jenny, żebym mógł zajrzeć i zobaczyć, co się tam gnieździ. Nie, nie otworzę. Próbowała się wyrwać, ale był za silny. Kłamiesz, mówisz mi okropne kłamstwo, kłamiesz. Pokaż, pokaż. Nacisnął jej szczękę palcami, zmuszając do otworzenia buzi. O, znacznie lepiej. Zobaczymy. Zajrzał jej do gardła. Tak, jest. Widzę to. Cofnęła się, wytrzeszczając oczy, naprawdę wystraszona. Jak wygląda? Paskudnie, ohydnie. Ma niezwykłe, ostre zęby, jak szczur, moim zdaniem, albo coś podobnego do szczura. Jest długie, szare i tłuste. Nie ma go we mnie, nie ma. Jest, Jenny. Jego głos sączył się jak olej. Widziałem lśniące czerwone ślepia i długi, szczurzy ogon. Masz to w sobie, coś paskudnego. I wybuchnął śmiechem. Tym razem prawdziwym. Wcale nie udawał, że się śmieje. Doskonale się bawił. Jenny wiedziała, że wuj znów chce ją nastraszyć. Ale nie była tak absolutnie na 100% pewna, czy nie ma czegoś w środku. Może naprawdę coś tam było? Czy inni ludzie mają w sobie stwory? Zależy. Odparł wujek Gas. Złe stwory mieszkają w złych ludziach. Grzeczne dziewczynki ich nie mają. Jestem grzeczna. Ha, to kwestia punktu widzenia. Jego głos był cichy i nieprzyjemny. Gdybyś była grzeczna, nie miałabyś w sobie tej paskudy. Nie wierzę ci, powiedziała Jenny, oddychając szybko. To coś nie może być prawdziwe. Rzeczy stają się prawdziwe, kiedy ludzie w nie wierzą. Wuj zapalił długiego, czarnego papierosa, zaciągnął się, powoli wydmuchnął dym. Słyszałaś kiedy o wudu, Jenny? Pokręciła głową. Posłuchaj, jak to działa. Chcąc rzucić na kogoś klątwę, czarownik robi lalkę i wybija szpilkę w jej serce. Potem zostawia lalkę w domu człowieka, którego przeklął. Człowiek na widok lalki wpada w wielkie przerażenie. Wierzy, że klątwa jest prawdziwa i że naprawdę działa, więc klątwa rzeczywiście zaczyna działać. I co wtedy? I człowiek umiera. Serce przestaje bić i człowiek umiera. Jenny czuła, że jej serce bije bardzo szybko. Boisz się, prawda, Jenny? Może trochę. Boisz się bez dwóch zdań. Zachichotał. I słusznie. Z takim stworem w brzuchu. Jesteś niedobry i złośliwy. Zawołała, patrząc na niego przez łzy. I szybko pobiegła do domu. Tej nocy Jenny siedziała sztywno w łóżeczku, tuląc wąsacza. Kot lubił przychodzić do niej
późno po zmroku. Zwijał się w kłębek na pościeli tuż przy jej stopach i drzemał smacznie do świtu. Był przyjaznym, szaro-czarnym kocurem, który nigdy się na nic nie skarżył i zawsze miauczał zadowolony, gdy Janie podnosiła go i głaskała. Potem zaczynał mruczeć. Tej nocy wąsacz nie mruczał. Wyczuwał napięcie, wyczuwał zdenerwowanie Janie i sam lekko dygotał w jej ramionach. Wuj Gus mnie okłamał, prawda, wąsaczu? Pytała dziewczynka drżącym, niepewnym głosem. Sam zobacz. Przytuliła go mocniej. Nic tam nie ma, prawda? I szeroko otworzyła buzię, żeby pokazać przyjacielowi, że w środku nie gnieździ się żaden szczur. Gdyby było inaczej, stary wąsacz wysunąłby łapę, żeby go dosięgnąć. Ale kot nie zareagował. Zmrużył skośne zielone oczy i tylko na nią patrzył. Wiedziałam. Janie odetchnęła z ulgą. Jeśli nie uwierzę w to coś, to tego czegoś nie będzie. Powoli rozluźniła się, a wąsacz, wyczuwając zmianę, natychmiast zaczął mruczeć cichym, kojącym mruczeniem. Już wszystko dobrze. Żaden czerwonooki stwór nie gnieździ się w jej brzuszku. Nagle poczuła się zmęczona. Było późno, a rano musiała iść do szkoły. Janie wsunęła się pod kołdrę i zamknęła oczy, wypuszczając wąsacza, który powędrował na swoje zwykłe miejsce w nogach łóżka. Nim zasnęła, pomyślała jeszcze, że ma kolegom mnóstwo do opowiedzenia. Był czwartek, dzień, którego zwykle nie cierpiała. Co czwartek mama szła na zakupy i zostawiała ją u wuja Gasa, w tym jego wielkim, niesamowitym domu ze szczelnie zamkniętymi okiennicami i korytarzami pełnymi cieni. Ale ten czwartek miał być zupełnie inny. Matka jak zwykle podwiozła ją i zostawiła u wuja, tym razem jednak Janie nie miała nic przeciwko temu. Dziś nie będę się bać, powiedziała sobie. Zachichotała. Może nawet będę mieć dobrą zabawę. Wuj Gus postawił przed Janie talerz zupy. Jak się czujesz? Zapytał. Świetnie, odparła cicho ze spuszczonymi oczami. W takim razie bierz się do jedzenia. Uśmiechnął się, robiąc przyjazną minę. To wyjątkowy przepis. Spróbuj. Podniosła łyżkę do ust. Jak smakuje? Kwaskowa. Gus pokręcił głową, sam też spróbował. Mniam, wyborna, urwał. Wiesz, co w niej jest? Pokręciła głową. Wyszczerzył zęby, pochylił się nad stołem. To sowia zupa, na oczach martwej sowy, świeżutkich, specjalnie dla ciebie. Popatrzyła na niego spokojnie. Chcesz, żebym zwymiotowała, wujku? Na Boga, nie. W jego głosie pobrzmiewało wstrętne zadowolenie. Pomyślałem tylko, że chciałabyś wiedzieć, co połykasz. Janie odsunęła talerz. Nie zwymiotuję, bo ci nie wierzę. A kiedy w coś się nie wierzy, to coś nie jest prawdziwe. Gus spojrzał na nią groźnie. Janie wiedziała, że po obiedzie zamierza uraczyć ją kolejną upiorną historyjką, ale wcale się tym nie przejmowała, bo... Bo dla wujka Gasa nie będzie żadnego po obiedzie. Czas na jej niespodziankę. Muszę ci coś powiedzieć, wujku. No to mów. Głos miał ostry i nieprzyjemny. Wszystkie moje koleżanki i koledzy w szkole wiedzą o tym czymś w środku. Rozmawialiśmy o tym wiele i teraz wszyscy w to wierzą. To coś ma czerwone ślepia, sierść i brzydko pachnie i ma mnóstwo ostrych zębów. A żebyś wiedziała, powiedział Gus, rozjaśniając się na jej słowa, i jest wiecznie głodne. Ale zgadnij, co dalej. Niespodzianka. To coś siedzi nie we mnie, wujku, tylko w tobie. Wuj łypnął na nią wściekle. To nie jest śmieszne, mała łajdaczko. Nie próbuj odwracać kota ogonem i udawać, że... Urwał w pół zdania. Łyżka żaby zabrzęczała na podłodze, gdy gwałtownie zerwał się od stołu. Twarz mu poczerwieniała. Zakarczał. Chcę wyjść, powiedziała Janie.
Gaz położył się na stole, zaciskając ręce na brzuchu. Wezwij doktora, wydyszał. Doktor nie pomoże, odparła Jenny z satysfakcją. Już nic go nie powstrzyma. Szła za nim, spokojnie pogryzając jabłko. Patrzyła, jak potyka się i upada w progu, jak przekręca się na plecy i przewraca oczami oszalałymi ze strachu. Stała nad nim, patrząc na brzuch pod białą koszulą. Coś się tam poruszało. Gaz wrzasnął. Późną nocą, sama w swoim pokoju, Jenny przytuliła wąsacza do piersi i szepnęła w drżące ucho. Mamusia płakała. Naprawdę przejęła się tym, co spotkało wujka Gaza. Ty też jesteś przejęty, wąsaczu? Kot ziewnął, odsłaniając białe, ostre zęby. Przytuliła go. Chcesz usłyszeć sekret, wąsaczu? Kot zamrugał leniwie i zaczął mruczeć. Wiesz, ten wstrętny stary pan Krugel w szkole. Ha, zgadnij, uśmiechnęła się. Razem z kolegami powiemy mu jutro o czymś, co się w nim gnieździ. Jenny aż zadrżała z radości. O czymś paskudnym. I zachichotała.